Cześć! Mam prośbę. Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z treścią filmu, nie pisz komentarza na podstawie tytułu, ponieważ ja też nie jestem zwolennikiem brania kredytów, pożyczek, szczególnie tych konsumpcyjnych. I również, pewnie tak jak i Ty, uważam, że jeżeli kogoś na coś nie stać, to nie powinien sobie tego kupować. Powinien na przykład zarobić, oszczędzić i dopiero wtedy sobie to kupić. Natomiast w tym filmie pokażę Wam nieco inne podejście do tego problemu i pokażę Wam, jak zjeść ciastko i mieć ciastko. I nawet gdybym chciał się posunąć jeszcze dalej, to pokażę Wam, co już będzie dużym uproszczeniem, ale faktycznie można taki wniosek wysnuć, pokażę Wam, jak kupować na przykład sprzęt RTV z bonusem, z rabatem 50%. Jeśli zainteresowałem, zapraszam do oglądania. Ok, więc pokrótce może opowiem, o co chodziło z tym komentarzem. Jeden z moich filmów, ten, który ma najwięcej odsłon na kanale, Nie kupuj, wynajmij, film dotyczący samochodu. On cieszy się dużą popularnością, ale też sporo jest pod nim takich komentarzy negatywnych, zresztą ja już chyba nawet kilka razy mówiłem. I ostatnio nawet pojawił się ciekawy komentarz. Mianowicie ktoś mi tam napisał, że wynajem to jest w ogóle totalnie bez sensu, że po prostu jest złodziejstwo i lepiej kupić, uzbierać, kupić samochód. Zgadza się, no jeżeli Twoje podejście jest takie, że po prostu chcesz zbierać pieniądze i kupić samochód, to jest to jak najbardziej dobre podejście, będziesz go miał później. Natomiast chcę się odnieść do tego w trochę innym kontekście. W takim kontekście, że ja odpowiedziałem na ten komentarz na zasadzie takiej, okej, ale czy jeżeli za te pieniądze kupimy mieszkanie, które będzie nam zarabiać na ratę wynajmu, albo chociaż w części ją pokrywać i po jakimś czasie będzie wzrost wartości mieszkania, ale spadek wartości samochodu i po 2-3 latach, owszem, nie będziesz miał samochodu, ale będziesz miał mieszkanie, które będzie Ci środkowo zarabiać, to czy wówczas to jest już też złodziejstwo, czy jeszcze nie? Czy już nie? I wiecie, jaka była odpowiedź? Wojtek, mam już mieszkanie, nie potrzebuję kolejnego. Okej. Więc mam do Was prośbę, obejrzyjcie film do końca i napiszcie komentarz, bo jestem ciekaw, jakie jest Wasze podejście do tego typu treści, którą Wam pokażę, ale proszę, żeby zapoznać się z całością i z takim kontekstem tego, co chcę Wam przekazać, bo patrząc na tytuł faktycznie może się okazać, że ja tutaj jestem naganiaczem bankowym, który mówi, tak, bierzcie pożyczki, kupujcie najlepiej rzeczy, na których Was nie stać. No właśnie, otóż ostatnio sporo filmów się pojawia w internecie, gdzie różne maści osoby zajmujące się edukacją finansową właśnie przekonują o tym, żeby nie brać kredytów konsumpcyjnych. Ja też tak uważam, że nie ma sensu żyć ponad stan i w ogóle życie ponad stan jest w ogóle kompletnie bez sensu. Zresztą nawet ostatnio wrzuciłem na swój fanpage zdjęcie w BMW za ponad 1 000 000 złotych i napisałem, że jedynym powodem, dla którego fajnie jest, że mogę pojeździć takimi samochodami od czasu do czasu, jest uświadomienie sobie, że tak naprawdę nie potrzebuję takiego auta na co dzień w życiu. No i pewnie coś w tym jest. Natomiast oczywiście pewne rzeczy też mogą motywować ludzi. I jeżeli na przykład prowadzicie biznes, do którego wymagane jest takie narzędzie w postaci na przykład dobrego samochodu, czy gdzieś pokazania jakichś pewnych atrybutów, totalnie przedmiotów, czy jakichś no, po prostu atrybutów związanych z pieniędzmi, no to kurczę, no to dlaczego nie, jeżeli to jest atrybut do tego, żebyście mogli zarabiać. Natomiast w tym filmie chcę się odnieść do czegoś zupełnie innego, ponieważ w tytule filmu zawarłem takie stwierdzenie, że dlaczego ja kupuję na raty, skoro mam gotówkę. Czyli mówiąc krótko, taki odwieczny dylemat, tak? Mam jakąś kasę na koncie i chcę ją zainwestować, co z nią zrobić? Szczególnie dylemat istotny teraz. No ale skupmy się na konkretnym przykładzie. Uważam osobiście, że nie ma sensu wydawać gotówki na bieżącą konsumpcję, czyli jakby swoich dochodów, swoich zarobków. Bieżąca konsumpcja powinna być w dużej mierze finansowana z dochodów pasywnych. Czyli mówiąc krótko, powinniśmy cały czas dbać o to, żeby zbierać kapitał. I teraz podstawą tego mojego twierdzenia i podstawą tego filmu jest twierdzenie, że jeżeli masz kupić, nie wiem, weźmy sprzęt RTV na przykład, nie? Sprzęt RTV, który kosztuje, dla uproszczenia przyjmijmy 10 000 złotych. I teraz jeżeli masz kupić sprzęt za 10 000 złotych, oznacza to, że dysponujesz gotówką na poziomie 10 000 złotych. Zarobiłeś, uzbierałeś, może spadek jakiś, może sprzedałeś samochód, nie wiem, cokolwiek. I chcesz sobie kupić na przykład, nie wiem, laptopa fajnego, może aparat jakiś, jakąś kartę pamięci do niego. O, karta pamięci to chyba 10 000, to przesadziłem. Ale generalnie łącznie wychodzi 10 000 złotych. Oczywiście mógłbyś wydać te 10 000 złotych, miałbyś sprzęt, nie miałbyś żadnych rat miesięcznych, obciążeń, no i byś się cieszył tym sprzętem i byłoby wszystko ok. Ale chcę Ci pokazać pewną rzecz. Najlepszym sposobem finansowania oczywiście są raty 0%. Tylko mówię tutaj o takich prawdziwych ratach 0%. Duże markety, elektromarkety mają takie raty. Na czym oni zarabiają? No głównie zarabiają na sprzedaży Twoich danych osobowych i na tym, że później do Ciebie sympatyczni panowie i panie wydzwaniają i proponują Ci jakieś pożyczki itd., kiedy Ty na początek wziąłeś sobie już na przykład te raty 0% na sprzęt. No i gdybyś sobie wziął raty 0% na sprzęt i gdybyś miał taki standardowy przykład, 50 rat 0%, tak? Czyli 10 tysięcy byłoby rozłożona tego spłata długu na 4 lata, tak? To jest 48 miesięcy, 4 lata, no powiedzmy niecałe 4 lata i 2 miesiące dokładnie. Wychodziłaby wtedy rata 200 zł. Tak? No bo 200 zł razy 50 miesięcy daje nam 10 tysięcy złotych. Czyli mówiąc krótko, miesięczne Twoje obciążenie, gdybyś nie wydał tej dychy, tylko dalej coś z nią zrobił, wynosiłoby 200 zł, czyli musiałbyś po 200 zł spłacać za ten sprzęt. I teraz, jeżeli mamy do dyspozycji 10 tysięcy złotych, to zwróćcie uwagę, tutaj w tym rogu pojawi się karta do filmu, którym tłumaczę, w jaki sposób obecnie można jeszcze osiągać dwucyfrowe i wyższe stopy zwrotu z kapitału. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobra Wojtek, no ale w co ja mam zainwestować 10 tysięcy? Przecież nie kupię sobie mieszkania za 10 tysięcy. Nie kupisz sobie mieszkania za 10 tysięcy, natomiast możesz te 10 tysięcy dołożyć do jakiejś innej masy, która zarabia i niekoniecznie musi to być Twoja masa. Możesz te pieniądze komuś pożyczyć na procent. Możesz te pieniądze zainwestować w jakieś wspólne przedsięwzięcie z innymi osobami. No i tutaj zdecydowanie najwyższe ROI dają oczywiście flipy, czyli mówiąc krótko, kupno, sprzedaż mieszkań. Albo w ogóle biznes, tak? Jakikolwiek biznes, jednak kupno, sprzedaż samochodów, czy sprowadzenie samochodów ze Stanów, czy jakiekolwiek inne działalności człowieka, które i tak musisz wykonywać, żeby jakoś funkcjonować. Oczywiście im bardziej pasywnie, tym lepiej. Natomiast na tym filmie tłumaczę, który Wam wcześniej pokazałem, jak to robić na rynku nieruchomości. Ale nie tylko na rynku nieruchomości, przecież część z Was może coś innego zainwestować. Chodzi o to, że podstawą mojego tutaj myślenia jest to, aby zarabiać przynajmniej te 10%. Oczywiście moim takim optymalnym celem zawsze jest 12%. 12% z kapitału, łatwo się po prostu przelicza, ale jednocześnie to jest bardzo fajny procent. Co oznacza 12% z 10 tysięcy? No 12% z 10 tysięcy oznacza ni mniej, ni więcej jak to, że masz 100 zł miesięcznie odsetek z tego kapitału. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli kupisz sprzęt z 10 tysięcy i te 10 tysięcy zainwestujesz w coś, co przyniesie Ci ROI na poziomie 12%, to miesięcznie będziesz odzyskiwał 100 zł. Oczywiście idealnie by było, gdyby ten sprzęt dało się wziąć na 100 rat, no ale 100 rat prawdopodobnie nie będzie możliwe, no bo jest jakieś 8 lat, nie? To 96 miesięcy to jest 8 lat. Ale biorąc pod uwagę, że weźmiemy nawet na 50 rat, no to wówczas połowa raty Ci się spłaca z kapitału, nie z kapitału nawet, z odsetek od kapitału. Co oznacza, oczywiście tam jest jeszcze kwestia podatku, no zależy się od tego, jak to zoptymalizujemy i tak dalej, no to już jest kwestia na cały odrębny film. W przypadku wynajmu długoterminowego przy nieruchomościach starszych jak 5 lat rzadko kiedy ten podatek się płaci ze względu na amortyzację. Ale już nie chcę głęboko w to wchodzić. Na razie chcę Wam pokazać takie najprostsze rzeczy. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę po tych 50 miesiącach, tam 4 lata z groszem, co masz? Masz dalej sprzęt, okej, on już pewnie będzie trochę zamortyzowany ten sprzęt, no ale jakąś tam wartość jeszcze przejawia, możesz go w jakiś sposób jeszcze gdzieś tam sprzedać na rynku. Masz dalej 10 tysięcy zachowane, czyli Ty w ogóle nie wydałeś tych pieniędzy, natomiast sprzęt tak naprawdę kupiłeś z 50% rabatem, czyli cieszysz się ze sprzętu wartego dychę, łącznie finansując jedynie 5 tysięcy, ponieważ z odsetek z tego kapitału, który nie wydałeś, spłynęło Ci na tyle pieniędzy, żeby to wyrównać. To są raty 0%. Uważam osobiście, że najlepiej jest brać na raty 0% wszystko, co się da. Jeśli oczywiście chcemy to kupić, prawda? Dlaczego? No dlatego, że wówczas mamy największy zysk na kapitale. Oczywiście kredyty konsumpcyjne są droższe. Są limity oprocentowane na poziomie 5-7%, ale ciągle zauważ, to jest mniej niż 12%, które możesz uzyskać z kapitału. Oczywiście im wyższy jest procent, który musisz zapłacić do banku za pieniądze, za pożyczkę, tym większe będzie ryzyko straty. Bo oczywiście mój schemat myślenia zawiera w sobie pewne ryzyko. Ja o tym ryzyku teraz świadomie powiem. Ryzykiem jest, no po prostu ryzyko wtopy w tej inwestycji, którą zrobisz. Jeżeli Twój kapitał nie zarobi Ci tych 12%, no to wówczas wiadomo, że może się okazać, że nawet jeżeli to będzie na przykład 2-3%, a Ty weźmiesz coś na raty, płacisz 7-8% w skali roku, no to będziesz wtedy stratny. Dlatego zachęcam do zapoznania się z innymi moimi filmami, żeby zobaczyć, jakie inwestycje mogą przynosić te wyższe stopy zwrotu. Osobiście na dziś uważam, że no nie ma chyba lepszej inwestycji niż inwestowanie we flipy. Czy to wspólnie, łącznie z kimś, na przykład w jakichś spółkach inwestycyjnych, gdzie wielu inwestorów wchodzi, wtedy nawet możesz 5000 wrzucić i też możesz odzyskać z tego 50 zł miesięcznie. No oczywiście nie mówię tu o lokatach, nie mówię tu o takich pomysłach na inwestowanie, które przynoszą bardzo mały zysk, no bo to się nie zepnie, tak? Panie, to się nie zepnie. Nie wiem, czy Cię przekonałem, czy nie. Ja tak robię od dłuższego czasu. Nawet ostatnio robiliśmy remont pewien u nas w domu, gdzie wyliczyliśmy budżet łącznie na 50 000 i nawet oczywiście mając te 50 000 poszukaliśmy takiego rozwiązania, które pozwoli nam z pożyczonych pieniędzy zrobić ten remont. Znalazłem bardzo fajne finansowanie w limicie w rachunku, które kosztowało mnie niecałe 5%, bo była fajna promocja, 4,70 bez prowizji za udzielenie. Natomiast te 50 000 zostało zainwestowane w pożyczkę prywatną dla innej osoby. No i oczywiście różnica na oprocentowaniu tutaj przyniosła zysk. Oczywiście ważna rzecz jest taka, żebyście pamiętali, że mamy też oczywiście ustawę antylichwiarską. No i oczywiście tutaj nie ma możliwości, żeby bodajże 7 ileś tam z groszami procent było oprocentowanie pożyczki. Natomiast no, należy pamiętać o tym również, że jako pożyczkodawca możecie wymagać od pożyczkobiorcy uiszczenia opłaty przygotowawczej, tak? Czyli waszego wynagrodzenia za to, że przygotowujecie dokumenty, że gdzieś musicie podjechać na przykład do notariusza, jeśli jest zabezpieczenie na hipotece i tak dalej, i tak dalej. Do kiedy uważam, że będzie się opłacało takie podejście? Do jakiej wysokości oprocentowania? No, wydaje mi się, że obecnie, przy obecnych stopach procentowych, nawet przy pożyczkach gotówkowych to może ciągle być dobry biznes. Aczkolwiek, no jeżeli zaczniemy się zbliżać niebezpiecznie do 10%, to już tutaj bym raczej nie ryzykował. Dlatego osobiście uważam, że zdecydowanie najlepszym pomysłem są raty 0%. Jest też drugi pomysł, jeżeli ktoś z Waszej rodziny lub znajomych, najlepiej z bliskiej rodziny, ma lokaty, na których zarabia, nie wiem, 1%, 0,5%, albo nawet może niedługo będzie musiał dopłacać, no to może właśnie warto od rodziny pożyczyć te pieniądze i po prostu później spłacać im w ratach i na przykład umówić się na jakiś niższy procent niż w banku, no ale wyższy niż na lokacie, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Także mam nadzieję, że obejrzeliście do tego momentu i mam nadzieję, że wystarczająco dobrze to wytłumaczyłem, żeby nikt na podstawie tytułu nie napisał komentarza, że zwariowałem, jestem naganiaczem bankowym i nakręcam ludzi na branie kredytów, bo absolutnie nie o to chodzi w tym filmie. Dzięki za oglądanie moich filmów. Do zobaczenia przy następnym odcinku. Cześć!